For a panel discussion, who, at least for me, presented us a very clear view of the Holocaust, that it's much more than a picture, it must be a window, and we must look through this window every day, and then in a talk to others, we discover new aspects. This discovery of new aspects is also important so that in future we should communicate knowledge. Auschwitz and Holocaust should be preserved from oblivion. And I would like to close our panel with this conclusion, especially that it's quite late, and now on behalf of Friedrich Ebert Foundation, I would like to thank for the fact that for many years we had the opportunity to cooperate with you. I would like to thank for this cooperation, and in future, we also would like to have a good cooperation with you and to organize further meetings. Thank you very much for this discussion, and I would like to give the floor over to the chairperson. Thank you, Roland, for moderating. Thank you for all the panelists. It was amazing listening to you, and we didn't get tired, even at the end of a long day, at the end of two long days, which in many ways have been exhausting, but also given a lot of energy. It's a very, it's the combination of it, and it's given us a lot of afterthought. I'm sure that many will carry this with them for a long time to come. We haven't finished yet. We will have closing remarks. But before we go to the closing remarks, I want to, as always, thank the interpreters. How would we survive without them? And an event like this never happens just by itself. And trying to have these 2 days at the same time as the main commemoration, which is a gigantic event, and all, you saw them all the royalty and heads of states and everything that have been here in Krakow. It has been a demanding task, which I think that some people, and that's not me, have done an enormous job. I would like to acknowledge, if they're in the room, Dominika and Bastian from the FES office in here in Poland. Stand up. Stand up. There are several people at the Head Office of Education International. We have Jeremy Magermans, who unfortunately is ill and is not here, but has done a lot of the preparation work, along with Dominique, who I think is somewhere in the background here or outside. But really, there's one person who I think has done an enormous amount of work, Dorota. How could we have had this without you? I don't think it would have been possible. Hmm. 24/7, for a long time now, she has more or less been living and breathing this event. It wouldn't have been possible without her, and I really hope that she now has the opportunity to relax a little bit. I'm tempted to make Slavomir promise this, because now he is going to give the closing remarks. Slavomir Broniac, who is the president of ZMP and also an executive board member of Education International, I'm honored to give you the microphone to close this conference. Thank you very much. Szanowni Państwo, ja również dołączam się do tych miłych i ciepłych słów wypowiedzianych pod adresem organizatorów, także tych dotyczących mojej koleżanki. Apel Haldis, żeby
Dorota zwolniła. Także przyjmuję do siebie, chętnie ją uwolnię od wielu zajęć. Ale jeżeli pozwolicie, to przystępując do zakończenia tej konferencji, trochę w imieniu organizacji, która była współorganizatorem, trochę także w imieniu Zarządu Światowego Zarządu Międzynarodówki Edukacyjnej, którego mam zaszczyt być członkiem, reprezentując Europę Środkowo-Wschodnią. Przygotowałem sobie parę stron tego wystąpienia, dlatego że jako nauczyciel, gdybym nie miał tekstu przed sobą, a wymieniał tylko luźne uwagi, pewnie wielu z Państwa by nie zdążyło na samolot. Więc jeżeli Państwo pozwolą, to chcę po pierwsze zwrócić uwagę na to, że w Polsce, podobnie jak w większości krajów Europy i Ameryki Północnej, politycy, decydenci odpowiedzialni za politykę edukacyjną podzielają przekonanie, że uczenie o zagładzie, tu cytat, pomaga zrozumieć procesy stereotypizacji, uprzedzeń, rasizmu i antysemityzmu w każdym społeczeństwie oraz docenić wartość różnorodności, budując wrażliwość na sytuację mniejszości. Koniec cytatu. Innymi słowy, uważają oni, że nauczanie o Holokauście jest nie tylko nauką o historii tej niewyobrażalnej zbrodni, która podważa naszą wiarę w człowieczeństwo, ale że jest to nauka, która w oczywisty sposób ma wspierać edukację antydyskryminacyjną. Ta konferencja doskonale wpisała się w ten proces, bo jest to proces, a nie działanie o charakterze akcji czy jednostkowego wydarzenia. Mieliśmy możliwość usłyszeć choćby w wykładzie Timothy Snydera nie tylko o genezie Holokaustu, dokonać swoistej egzegezy zjawiska, ale także obejrzeć nas samych, zderzyć naszą rzeczywistość z tą historyczną rzeczywistością, naszą wiedzę z historyczną rzeczywistością. To ogromny dorobek naszej konferencji, to jest zysk odroczony w czasie, który będzie procentował przez lata nie tylko w nas, ale co ważniejsze w naszym otoczeniu, które reprezentujemy. Musimy jednak zadać sobie pytanie, czy dotychczasowe nauczanie o zagładzie jest wystarczające jako narzędzie poznawcze, ale także jako metoda poruszania ludzkich sumień, kształtowania wrażliwości uczniów, walki z uprzedzeniami. Zapewne nie. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Trzy z nich, być może najważniejsze, to po pierwsze skupienie się wyłącznie na poznawaniu suchych faktów o Holokauście. To brak refleksji nad jego związkiem ze współczesnością oraz postawa samych pedagogów. Nierzadko biernych wobec zachowań, które są nacechowane uprzedzeniami. Edukatorzy w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu wielokrotnie spotykają się z nauczycielami, którzy chcą, aby wizyta uczniów w byłym obozie Auschwitz-Birkenau była dla młodych ludzi zwiedzających te dramatyczne miejsca swoistym wstrząsem. Obejrzenie miejsc masowej zagłady, zdjęć wychudzonych więźniów lub stosów okularów oraz odwiedzenie tego miejsca w zimie, kiedy warunki atmosferyczne są bardziej dolegliwe, budzi wśród nauczycieli nadzieję na ten emocjonalny wstrząs i czarodziejską przemianę postaw wśród młodych ludzi. I bardzo często spotykają się z rozczarowaniem. Ale jednocześnie koncentracja na skali makro, na globalnych procesach, wydarzeniach politycznych i statystykach nie pozwala dojrzeć tragedii pojedynczego człowieka uwikłanego w Holokaust. Bardzo trudno jest odczuć empatię z milionem zamordowanych dzieci. Bardzo trudno jest odczuć empatię z milionem zamordowanych dzieci. Dobrze więc, że w trakcie debaty panelowej zwracamy uwagę na wątek osobisty, tak w sferze dramatu pojedynczego człowieka, ale również jako zadanie dla ucznia i nauczyciela. Znalezienie odwagi w sobie, aby nauczać, aby stawić czoła trudnościom i stereotypom, szukania nowych metod sprzyjających lepszemu poznaniu przy zachowaniu krytycznego podejścia do źródeł. Personalizacja przybliża, wręcz uczłowiecza każdy masowy dramat. To ma charakter ponadnarodowy, choć każdy z narodów ma własne w tym zakresie doświadczenie. I prośba o zgodę na jedną dygresję. Jest tutaj plakat, który w swojej dolnej części pokazuje nam stos walizek.
W 1998 roku w ramach takiej prywatnej wizyty z moimi przyjaciółmi z Hamburga, którzy po raz pierwszy jako nauczyciele, już w wieku emerytalnym, mieli okazję obejrzeć obóz Auschwitz-Birkenau, w sali, gdzie leży ten stos walizek, i jeden z nich, no, dorosły, ponad 70-letni mężczyzna, z przerażeniem w głosie także, zobaczył, że jedna z tych walizek należy do osoby koło sklepu, o ile dobrze pamiętam, apteki, który przechodził codziennie. Codziennie idąc do szkoły przechodził koło tej apteki, której to właściciel której tej apteki ze swoją walizką znalazł się w obozie Auschwitz-Birkenau. Tak oto coś, co było dla niego mimo wszystko odległą historią. Znalazło także jego osobisty wymiar. On to bardzo głęboko przeżył. Zresztą z wieloma ludźmi obecnymi na tej sali, którzy również emocjonalnie zareagowali na jego zachowanie. Ale to pokazuje, że ta historia, która wydaje się historią odległą, ma czasami bardzo bliski, bardzo ludzki wymiar. Szanowni Państwo, jakkolwiek zabrzmi to jako truizm, ale nauczyciel musi być przykładem, także jeżeli chodzi o reagowanie na przemoc słowną, fizyczną, motywowaną uprzedzeniami. Nie można na jednej lekcji uczyć o getcie warszawskim, o powstaniu w getcie, aby potem na przerwie ignorować odzywki na temat pedałów, opowieści o cyganieniu lub wyzywanie się od Żydów. Każdy przypadek mowy nienawiści powinien być przez nauczyciela nie tylko dostrzeżony, nie tylko nazwany, ale także wyjaśniony w rozmowie z młodzieżą. Ta swoista selektywna tolerancja, wzięta w cudzysłów, dla Żydów połączony z powszechną homofobią czy uprzedzeniami wobec Romów jest dowodem braku zrozumienia podstawowych mechanizmów dyskryminacji, które były obecne w Zagładzie. A liczne badania, ale także wydarzenia, także te z ostatnich dni pokazują, że jest nad czym pracować. Relatywizacja zjawisk, czy swoiste zadowolenie, że to coś złego dzieje się gdzieś daleko, że nie u mnie, że jest to zło, ale na szczęście mnie omija, mój kraj omija, to jest ta relatywizacja zjawisk, ale jednocześnie stan, którego nie powinniśmy tolerować, stan, którego nie wolno nam pomijać, ani też bagatelizować. Nie możemy wyrażać zadowolenia z faktu, że do nieszczęścia doszło gdzieś w Brukseli, w Paryżu czy w Kijowie. Wczoraj byliśmy w Auschwitz i Birkenau. Oglądaliśmy świadectwa zbrodni, słuchaliśmy ocalonych, obejrzeliśmy film, przejmujący film pokazujący mechanizmy fabryki śmierci. To rodzi pytanie, czemu służą takie uroczystości, filmy, artykuły. Dwóch wybitnych intelektualistów, Tony Judd i Timothy Snyder, w swojej rozmowie opublikowanej w Polsce pod tytułem Rozważania o wieku XX, udzielały na to pytanie dość brutalnej odpowiedzi, że organizowane w takich dniach manifestacje przeszłości zakorzenione w pamięci są z konieczności wybiórcze. Ci, którzy je organizują, prędzej czy później skazani są na mówienie prawd częściowych lub ewidentnych kłamstw, czasem kierując się najszczytniejszymi intencjami, a czasem nie. W tej krytycznej opinii rozmówcy wskazują na to, że wiele z celebrowanych przy podobnych okazjach uroczystości służy po prostu polityce. Jest więc wypadkową polityki historycznej prowadzonej przez władzę oraz wizerunkowych działań obliczonych na schlebianie publiczności i realizowanie własnych politycznych celów. I dzisiejsza dyskusja w polskich mediach na temat odwołania z funkcji dyrektora Cywińskiego jest tego żywym przykładem. Dla politycznych, takich utylitarnych celów, jedno z ugrupowań politycznych żąda odwołania dyrektora muzeum, bo ponoć pominął kogoś z rodziny osoby pomordowanej, aczkolwiek no, ważną postać, chodzi o rotmistrza Pileckiego, ale zarzuca się dyrektorowi, że zrobił to z pobudek, no, bądź osobistych, bądź pewnej niefrasobliwości czy niekompetencji. I dla własnych politycznych celów próbuje się tą polityczną pieczeń upiec przy okazji tego rodzaju dramatycznego wydarzenia. Jako nauczyciele powinniśmy być szczególnie wrażliwi na próby wykorzystywania w uroczystości w Dniach Pamięci do doraźnych politycznych celów. Nie powinniśmy godzić się na to, by pamięć zastąpiła historię, lecz
powinniśmy wykorzystywać tę okazję do uświadomienia naszym uczennicom i uczniom, że ważna jest historia jako taka, że historia z konieczności przyjmuje formę zapisu nieustannie przepisywanego i konfrontowanego ze starymi, nowymi źródłami i dlatego nie jest nauką łatwą. Uczniom wydaje się czasem, że lekcje historii są trudne, wymagają bowiem zapamiętania mnóstwa dat i nazw, ale to nie do końca jest prawda. Lekcje historii są trudne, bo poddają nas próbie, zmuszają do rozrachunku często z osobistymi poglądami, wyniesionymi z domu uprzedzeniami, z lokalnie funkcjonującymi mitami, z przekonaniami o tym, kim sami jesteśmy i jak sami chcemy się widzieć. Jestem nauczycielem historii i z latami uświadamiam sobie, jak Holokaust był przedstawiany w różnych krajach, w różnym czasie, w różny sposób. Choć zasadniczo była to ta sama historia. Wystarczyło jednak położyć nacisk na inny jej aspekt, by skierować uwagę na wybrane elementy lub odwrócić ją od nich, na przykład od kwestii związanych z dyskusją o roli obserwatorów Holokaustu w Europie, w Stanach. Mówił o tym dziś także Timothy Snyder. Zastanawiając się nad naszym wspólnym pobytem wczoraj w Auschwitz i dzisiejszych toczonych się w tej sali dyskusjach, zastanawiałem się, co po tym wydarzeniu zostanie. Co pozostanie po tych dwóch dniach spędzonych wspólnie. Jako nauczyciel, mając tendencję do pewnego podsumowania, dążąc do konkluzji lub przynajmniej do zadania uczniom pracy domowej, chciałbym także zaproponować pewne przedsięwzięcie. Otóż ten pomysł polega na tym, byśmy spróbowali napisać naszą własną książkę, książkę o tym, jak nauczyliśmy się, jak nauczaliśmy o Holokauście w przeszłości i jak dziś zmieniło się nasze spojrzenie i poglądy. Jak wyglądały dawniej programy nauczania i podręczniki, jak wyglądają dzisiaj. Może powinniśmy dać świadectwo naszych własnych zawodowych problemów i rozterek, bo przypuszczam, że każdy z nas w ramach swojej praktyki zawodowej takie doświadczenia i takie rozterki posiada. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, dear friends, pozostawiając Was z tym pytaniem, z prośbą, chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tychże ważnych wydarzeń. Haldi skromnie powiedziała, że nie brała w tym udziału, no ale była z ramienia kierownictwa Międzynarodówki Edukacyjnej osobą, która była za to odpowiedzialna i która starała się ogarnąć i koordynować te działania, uwzględniając także tą złożoną różnorodność i oczekiwania wielu organizacji, które w tym przedsięwzięciu brały udział. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim związkom zawodowym, które uczestniczyły w przygotowaniu organizacji tego seminarium, tych wydarzeń, także w tym Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu, moim koleżankom i kolegom z GEW, ITU, Solidarności, VB, GUD i Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, ale te peany już Haldis w dniu dzisiejszym wyraziła. Bardzo dziękuję za Wasz udział, za Wasz przyjazd, za uczestniczenie i aktywny udział w tym przedsięwzięciu. Bardzo dziękuję panelistom, moderatorom. W sposób szczególny muszę podziękować szefostwu Friedrich Eberstiftung, które nie po raz pierwszy daje dowód chęci i współpracy z nami. Także wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział. Mam nadzieję, że nie jest to ostatnie tego rodzaju spotkanie, a wszystkim życzę spokojnej drogi do domu. Dziękuję bardzo.